Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Pan Bóg jedyny. Okaż pokorę przed majestatem Stworzyciela. To, czemu hołdujecie na ziemi, jest złe i za to macie potężne skutki zwrotne. Ponieważ wiara wasza jest w obrazy, figury i kłamliwe, wyimaginowane postacie Jezusa Chrystusa Nazarejczyka i Maryi Nazareńskiej, ziemskiej matki Jezusa Chrystusa, wymyślone przez religię. Stoim za tymi matactwami duchowieństwo różnych religii. Coraz to bardziej wymyślane, fałszywe historie, opisywane i opowiadane przez różnego rodzaju kapłanów i organizacje kościelne. Rozum coraz bardziej oczekiwał pikantnych historii. To na miarę potrzeb one były tworzone i ludziom podawane w postaci różnych Ewangelii czy Biblii. Wiele tych filmów oraz książek ma tak wymyślone historie, że bardzo łatwo obalić ich wiarygodność poprzez logiczne myślenie. Ci ludzie w swych dziełach sami podważają zawarte przez siebie teorie. Wystarczy tylko pokazać prawdziwy szczegół, a już wtedy sami zobaczycie, co jest prawdziwe, a co kłamstwo. Po raz pierwszy jest rozliczenie z całego bytu ducha na ziemi. To oznacza, iż każdy z was zostanie na ziemi, aby się rozwijać duchowo lub idzie natychmiast do rozliczenia, jak brak jest chęci rozwoju i zmiany siebie ducha. Innej możliwości brak. Stworzyciela można tylko odczuć, usłyszeć podpowiedzi przewodnika lub wewnętrznie siebie ducha. Brak możliwości zobaczenia. Duch ma takie możliwości, aby uczuciem w subtelnych energiach odczuć przepływ energii płynących ze źródła, jakim jest sam Stworzyciel. Wy tylko myślicie, wszystko rozumem rozbieracie, a trzeba uwolnić uczucia i odczuwać. To po prostu wszystko będziecie wiedzieli, gdyż prawda jest zawarta w was, duchu. Wszystkie drogi na ziemi prowadzą i mają prowadzić tylko i wyłącznie do Pana Boga, pomijając wszelkiego rodzaju religie i różne organizacje. To jest wiara bezpośrednia. Ma być wewnętrznym uczuciem i przekonaniem, gdyż prawda jest zawarta w duchu. To wszystko, co płynie od Pana Boga, jest jasne, proste, czyste, a przede wszystkim wytłumaczalne, logiczne, aż do najzwyklejszej prostoty, jak prawa Pana. Mówicie tylko tak lub nie. Dalsze tłumaczenia to rozumowe dywagacje. Na ziemi ludzie okłamują, oszukują, trują, zabijają, gwałcą i mordują. Robią to tylko dla pieniędzy. Małych czy dużych, moralność całkowicie zanikła, tak jak logiczne myślenie. Wszelkiego rodzaju kapłani i kościoły gromadzą majątki, jakie otrzymali od ludzi. Twierdzą, iż jest to majątek kościelny. Cały czas za tarczę używają Stworzyciela. Opamiętanie w tej ślepej wierze w kościoły nastąpi po wydarzeniach końcowych. Każdy duch, jaki pozostanie na ziemi, będzie wierzył tylko w Pana Boga. Przed Stworzycielem macie jako cel pieniądze, dzieci, partnerów, ślepą wiarę, bożki i gęstą materię. Zawsze na ziemi dla ducha jest przede wszystkim Pan Bóg. Reszta ma być po to, aby odpracować karmę. Natomiast ślepy pęd za pieniędzmi w obecnych czasach stał się krokiem do zagłady ludzkości. Dlatego apokalipsa jest konieczna, aby wszystko wróciło do natury i rozwoju ducha. Ciemnota i ciemności już upadają, a prawda wszechobecna ujawnia wiele krzywd
jakie wyrządzono duchowi na ziemi. Ludzkość musi zdać sobie sprawę z ważnych i ważności praw Pana Boga na ziemi. Zdać sobie sprawę, że prawa Pana są ogromnym oparciem w kroczeniu ducha na ziemi. Również z tego, że miłość i prawda mają być podstawą do radosnego i zdrowego życia ducha, będącego w ciele ziemskim. To wszystko, co obecnie jest, całkowicie upada. Systemy totalitarne, medycyna kalecząca ludzi, żywność, która zabija, szczepionki, które powodują upośledzenia dzieci, niszczenie natury, zwierząt i roślin, zbrojenia, które wykorzystuje się do mordowania ludzi. 7 września 2007 roku powstało Królestwo Tysiącletnie, aby was z tego zamroczenia rozumowego i z tego szaleńczego pędu za pieniądzem i gęstą materią oswobodzić. Apokalipsa jest tutaj bezwzględnie potrzebna i właściwa.